Zimą 1831 roku mały słup brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej wypłynął z Plymouth w rejs, który miał odmienić świat. Jego głównym zadaniem było opracowanie map wybrzeża Ameryki Południowej. Potem HMS Beagle wyruszył w rejs wokół globu. Ta niebezpieczna wyprawa trwała prawie 5 lat. Na pokładzie był pewien przyrodnik amator. Miał szczęście, że się tam znalazł. Jego ojciec sprzeciwiał się wyprawie. Mimo to dzięki rejsowi nazwisko młodego człowieka trafiło na usta całego świata. Podważył bowiem ideę boskiego dzieła i za przyczynę stworzenia uznał naturę, nie Boga. Nazywał się Karol Darwin. Miał 22 lata. Zaginiony raj Darwina. Karol Darwin jest autorem teorii ewolucji, która wstrząsnęła XIX-wiecznym światem i wciąż wywołuje kontrowersje. W swym dziele o powstawaniu gatunków zasugerował, że wszyscy pochodzimy od wspólnego przodka. To podstawa współczesnej biologii i naszego sposobu pojmowania natury. Czytelnicy podziwiają naukową dociekliwość Darwina oraz śmiałość jego analiz. Dzieło nie mówi jednak wiele o samym autorze, ani o trudnościach, które musiał przezwyciężyć. Kiedy skrupulatnego badacza nazwano małpoludem, odsunął się od świata. Z czasem jednak jego rewolucyjne poglądy zdobyły szerokie poparcie. Karol Darwin pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec był znanym lekarzem, a starszy brat studiował medycynę w Edynburgu. Karol był tym drugim, gorszym synem. Ojciec martwił się o Karola. Wydawało się, że chłopiec marnuje swoje zdolności. Nie radził sobie w szkole, więc dr Darwin wysłał go do Edynburga, by odbył kilka kursów medycznych, zanim zacznie właściwe studia. Tyle tylko, że również w Edynburgu młody Karol nie zachowywał się tak, jak chciał ojciec. Uznał medycynę za zbyt brutalną, zbyt odpychającą. Nie potrafił poradzić sobie z emocjami wywoływanymi śmiercią, chorobą i każdą operacją. A trzeba pamiętać, że nie znano wtedy skutecznych środków znieczulających. Darwin porzucił studia medyczne. To właśnie wtedy ojciec miał mu powiedzieć, że nie nadaje się do niczego. Pytał, co właściwie zamierza zrobić ze swoim życiem. Karol pojechał do Cambridge na studia teologiczne. Miał zostać pastorem, co zaspokoiłoby pragnienia jego ojca. Darwina zainteresowało jednak coś innego. Badania historii naturalnej. To była jego pasja. Rejs na Beagle mógł być spełnieniem marzeń Darwina. Potrzebował jednak przyzwolenia ojca i jego pieniędzy. Drogi ojcze, obawiam się, że znowu cię zirytuję. Liczę jednak, że pozwolisz mi wyrazić własną opinię o wyprawie. Ufam, że rozwieje to twoje wątpliwości. Życie osoby duchownej pozostaje w całkowitej sprzeczności z moim charakterem. To dziwaczny pomysł. Nigdy się nie ustatkuje. Proszę, uznaj to za kolejną zmianę planów zawodowych. To byłoby bezsensowne przedsięwzięcie. Niebezpieczeństwo nie wydaje mi się zbyt duże. Nie sądzę też, by zagroziło mojej przyszłości. Tylko przypadek uratował Darwina przed niespełnionym życiem wiejskiego duchownego. Człowiekiem, który odmienił los młodego i bezużytecznego Karola Darwina, był dowódca Beagle, kapitan Robert Fitzroy. Fitzroy był niezwyczajną postacią. W wieku 26 lat cieszył się sławą doświadczonego żeglarza. Teraz miał pokierować ekspedycją naukową. Odpowiadał za życie 70 ludzi. Can
Kapitan Fitzroy odbył już jeden rejs na pokładzie Beagle, ale został on przerwany. W czasie prac nad mapami wybrzeża południowego krańca Ameryki Południowej, kapitan statku popełnił samobójstwo. Robert Fitzroy nie był wtedy kapitanem, ale doświadczył rygorów, niebezpieczeństw, samotności i trudów tego typu wyprawy. By uniknąć problemów poprzednika, który się zastrzelił, potrzebował towarzysza. Dżentelmena o odpowiednim pochodzeniu i majątku, kogoś, kto mógłby sfinansować swoją podróż dookoła świata. Fitzroy uważał, że potrzebuje towarzysza, który nie ma żadnych związków z marynarką wojenną. Nie potrafił jednak powiedzieć, że chce mieć przyjaciela, z którym mógłby porozmawiać przy obiedzie. To byłoby zbyt krępujące. Na poszukiwania takiego dżentelmena udał się do Cambridge. Najstosowniejszy byłby duchowny. Wieści szybko dotarły na wydział teologiczny. Ktoś wspomniał o młodym, obiecującym przyrodniku Karolu Darwinie. Właśnie skończył studia, miał zostać pastorem kościoła anglikańskiego. Może zrobić sobie rok lub dwa przerwy, by rozwinąć zainteresowania. W rzeczywistości Darwin był dopiero trzeci na liście Fitzroya. Dwaj pierwsi kandydaci nie zdecydowali się na tak długą i niebezpieczną podróż. Rejs Beagle był urzeczywistnieniem chłopięcych marzeń. Pomyślcie tylko. Romantyczna wyprawa do odległych, egzotycznych krain. Trudno uwierzyć, jak byli młodzi. Fitzroy miał 26 lat. Dowodził statkiem dopiero drugi raz. Darwin miał 22 lata. Większość załogi nie przekroczyła 30. Na pokładzie byli nawet 14-letni chłopcy. Poza oficjalną misją zleconą przez admiralicję, Fitzroy miał własne cele. Był arystokratą z głęboko zakorzenioną wiarą w Boga i w brytyjski styl życia. Zamierzał zanieść kaganek chrześcijaństwa prymitywnym mieszkańcom Nowego Świata i wpoić im wartości świata starego. Chciał ucywilizować dzikusów. Fitzroy prowadził niezwykły eksperyment na ludziach. W roku 1826 zabrał kilku mieszkańców ziemi ognistej do Anglii. Byli to członkowie plemienia Yagan. Mieszkali tam dwa lata, kiedy trwały przygotowania do drugiego rejsu Beagle. Fitzroy opłacił im edukację, jego arystokratyczni znajomi obsypywali ich prezentami. Yaganie stali się znani. Nazwano ich Jimmy Button, Fuegia Basket, Boat Harbor i York Minster. Jedna dziewczyna, trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich zmarł na ospę, zanim go ochrzczono. Pewnie poszedł do piekła. Pozostała trójka radziła sobie nieźle i czekała na powrót. Fitzroy zamierzał odwieźć ich na Ziemię Ognistą z misjonarzem i założyć tam misję. Darwin nieźle się uśmiał, kiedy ujrzał troje Yagan w strojach i z atrybutami bogobojnych Londyńczyków, wyposażonych we wszystko, co zdaniem Anglików było konieczne do założenia misji. W ten sposób Fitzroy pojmował świat. Wierzył, że zdoła stworzyć przyczółek chrześcijaństwa. To dowód jego moralnego zaangażowania. Ukazuje siłę jego woli, jednocześnie kompletny brak zrozumienia. Przecież to nie mogło się udać. On jednak wierzył, że się uda. Później Darwin napisał o Fitzroyu. Nigdy nie spotkałem człowieka, który bardziej przypominałby mi Napoleona albo Nelsona.
Jego umiejętność podporządkowywania sobie wszystkich jest zastanawiająca. Jego największa wada jako towarzysza to milczenie wynikające prawdopodobnie z natłoku myśli. To chyba najsilniejszy charakter, z jakim kiedykolwiek się zetknąłem. Płynąc na południe, Darwin i Fitzroy uważali się za bogobojnych chrześcijan. Ani przez chwilę nie wątpiłem wtedy w prawdę ukrytą za każdym słowem Biblii. Rhys Beagle poprowadził ich jednak w przeciwnych kierunkach. Jeden obserwował naturę i w końcu wykluczył z niej Boga. Drugi ujrzał świat, którego nie rozumiał i wycofał się w religijny fanatyzm. Obaj wiele wycierpieli przez swoje przekonania. Na pokładzie młody Karol Darwin rozpoczął pierwsze badania. Rozpaczliwie chciał udowodnić swoją wartość. Dla pasjonata natury była to nadzwyczajna okazja. Nauka nie znała większości istot, które wyciągał z morza. Darwin nie tylko je opisywał. Kiedy przypuszczał, że znalazł nowy gatunek, analizował go, próbował klasyfikować, a następnie zamykał w butlach z alkoholem etylowym. Kiedy Darwin studiował w wieku 18 lub 19 lat, przyrodnicy byli dość aktywni. Ich zainteresowania uważano jednak za hobby. Zawodowi przyrodnicy nie istnieli. W tamtych czasach nawet nauka nie była profesją. Darwin pracował bez wytchnienia, tworząc własne metody opisywania nieznanych dotąd gatunków. Badacz powinien być pozbawiony pragnień i uczuć. Jego serce winno być z kamienia. W trakcie wyprawy odkrył ponad 100 nowych gatunków, powoli rozwijając swe zdolności analityczne. Jeszcze nic nigdy nie uświadomiło mi tak wyraźnie, że nauka polega na zbieraniu faktów i wysnuwaniu z nich ogólnych praw i konkluzji. Niezliczone okazy wypełniły wkrótce mały statek. Kapitan Fitzroy, sam zainteresowany nauką, zaproponował, by regularnie odsyłać je do Anglii. Mamy tutaj jeden z okazów zebranych przez Karola Darwina w czasie rejsu na HMS Beagle. Nie pozostają w słojach. Służą nauce nawet dziś. W swoich badaniach wykorzystują je naukowcy z całego świata. To klasyczny przykład darwinowskiego okazu. Swoisty wzorzec. Posiadanie takich okazów ma wielkie znaczenie. Natura jest bardzo zróżnicowana. Obecnie znamy ponad 29 tysięcy gatunków ryb. Cały czas pojawiają się nowe. Naukowcy muszą się rozumieć, muszą wiedzieć, o jakich organizmach rozmawiają. Muszą mieć wspólny język. Pierwszy taki system stworzył Karol Linneusz. Zastosował dwuimienne nazewnictwo z nazwami łacińskimi. Darwin wykorzystał ten system. To on pierwszy interesował się historią naturalną, ale w czasie wyprawy skupił się na poszukiwaniach nowych gatunków. Odkrył ich bardzo wiele. Kajuta Darwina była ciasna, ale młodzi uczestnicy rejsu umieli współpracować. Badacz dzielił stół z kartografem oraz okrętowym rysownikiem, Augustusem Earle. Darwin był zafascynowany bogactwem natury. Jego zapiski o geologii i zoologii zajmowały setki stron. Był bardzo samodzielny, z wielką inicjatywą. Czerpał pełnymi garściami z oceanu, z lądu, z powietrza. Zbierał próbki skał i minerałów. Próbki wszystkiego.
Everything, really. I nie bez powodu. Collecting things were important. Collecting things was very important. Zbieranie próbek było bardzo ważne, by przyrodnicy w Europie mogli dowiedzieć się, jak wyglądają nieznane zakątki świata. Ameryka Południowa dopiero otwierała się na eksplorację. Pracowali tam już Niemcy i Francuzi, Anglicy z nimi rywalizowali. Wielu trafiło tam przed Darwinem. Nic dziwnego, że chciał dotrzeć do miejsca, które zbadałby jako pierwszy. Element rywalizacji był wtedy obecny we wszystkim. Po pokonaniu Atlantyku Beagle przybył do wybrzeży Brazylii. Dla Darwina była to wielka ulga. Przez cały rejs zmagał się z chorobą morską. Kiedy załoga statku badała wybrzeże, Darwin zszedł na brzeg. Wynajął przewodnika i ruszył w głąb lądu. Sporo czasu z 5 lat wyprawy spędził na lądzie, w większości w Ameryce Południowej, zbierając próbki i powiększając swą kolekcję. Darwin był jednym z ostatnich generalistów, wszechstronnych badaczy. Dysponował pewną wiedzą geologiczną. Fascynowała go, ale nigdy nie zapomniał o wizji Aleksandra von Humboldta, który opisywał uniwersalną historię Ziemi i niebios. To bardzo niemiecki sposób widzenia jak na osobę anglojęzyczną. Widział całokształt, a nie tylko szczegóły. Darwin za Humboldtem był wielkim zwolennikiem teorii przenikania się rzeczy. Niemiecki podróżnik i przyrodnik Alexander von Humboldt zajmował się badaniami Ameryki Południowej jakieś 50 lat przed Darwinem. Humboldt był naukowcem z XVIII wieku. Jego badania obejmowały wiele płaszczyzn i miały olbrzymie znaczenie. Opisał uporządkowany świat, w którym każdy element zajmował swoje miejsce. Darwin widział to inaczej. Darwin był pod wielkim wrażeniem rysunków, które obejrzał w trakcie przygotowań do wyprawy w głąb lasów tropikalnych. Były to dzieła niemieckiego rysownika Johanna Moritza Rugendasa, który zwiedzał lasy tropikalne przed Darwinem i stworzył wiele ciekawych prac. Darwin oglądał ich kopie. Zauważył, że najbardziej podkreślają panujący w lesie chaos. Ich sposoby postrzegania lasu tropikalnego zdecydowanie się różniły. Dla Humboldta las był swoistym rajskim ogrodem, pięknym i zielonym. Darwin skupiał się na rzeczach martwych. Te wszystkie butwiejące kłody i pełzające po nich stworzenia. Interesował go odwieczny cykl rozkładu i nowego życia. Doświadczenia z lasów tropikalnych odcisnęły piętno na Darwinie. Młody człowiek, który na studiach nie mógł znieść śmierci i chorób, tutaj uległ fascynacji rozkładem. Ktoś mniej wrażliwy na brutalność natury nie potrafiłby przyglądać się jej tak wnikliwie jak Darwin. Najbardziej fascynowała go różnorodność lasów tropikalnych. Żyły w nich tysiące gatunków zwierząt. Darwin zbierał je i klasyfikował. Chciał zrozumieć, wyjaśnić. Pod koniec życia napisał: nie widzę granic zmienności, piękna i nieskończonej złożoności relacji między istotami żywymi oraz między nimi a ich warunkami życia. Jestem przekonany, że to skutek wielowiekowego wpływu natury, wymuszającego dobór naturalny i przetrwanie najsilniejszych.
Przyrodnika, który próbował wyjaśnić różne procesy, zwano filozofem naturalistycznym. Interesowały go przyczyny. Nie był tylko zbieraczem, nie ograniczał się do klasyfikowania. Chciał wiedzieć, dlaczego różne rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej i dlaczego właściwie występują. Dlaczego zwierzęta w innych, ale podobnych środowiskowo częściach świata różnią się od siebie? I dlaczego w zupełnie różnych środowiskach zdarzają się gatunki podobne? To były podstawowe pytania, które dręczyły Darwina w Ameryce Południowej. Las tropikalny nie był rajem. Przeciwnie, trwała tam wieczna, brutalna walka o przetrwanie. Siła nie zawsze była najlepszym rozwiązaniem. Słabsze istoty wykorzystywały tajną broń, kamuflaż. Pod wpływem tygodni spędzonych w brazylijskiej dżungli, Darwin przeszedł kryzys wiary. Opisał świat bezustannie ewoluującej natury, gdzie śmierć, rozkład i odrodzenie całkowicie zastępują boskiego Stwórcę. Jaką książkę mógłby napisać kapłan diabła o tym niezgrabnym, marnotrawnym, nieudolnym i przerażająco okrutnym dziele natury? Mordercza, choć milcząca wojna istot żywych, wśród spokojnych lasów i uroczych pól. Po powrocie na HMS Beagle, Darwin przez kilka dni zmagał się z gorączką. Choroba nie opuściła go już przez większość życia. Możliwe, że złapał jakąś infekcję w czasie rejsu. Mógł mieć też defekt genetyczny, toczeń lub inne schorzenie. Istnieje wiele teorii na temat stanu jego zdrowia. Niektórzy twierdzą, że choroba miała związek z psychologicznym wymiarem jego pracy. Zdrowie Darwina odzwierciedlało stan umysłu. Nie mógł znieść stresu. Zachorował. To nie była hipochondria. Nie zmyślał dolegliwości. Kiedy zadręczał się swoją pracą, kontaktami z ludźmi lub nawet w czasie gorącej dyskusji, napięcie wywoływało u niego bóle brzucha. Co ciekawe, poczuł się znacznie lepiej, kiedy opublikował swoją ostatnią książkę o ewolucji. Kapitan Fitzroy reprezentował państwo i kościół. Podchodził do swego zadania z typową dla siebie powagą. Załoga regularnie słuchała cytatów z Biblii. Rzekł Bóg: ja zawieram przymierze z wami i waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami. Już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Na pokładzie Beagle byłem bardzo religijny. Pamiętam, że kilku oficerów wyśmiewało mój pogląd, jakoby Biblia była ostateczną odpowiedzią na wszystkie pytania i kwestie moralne. Z czasem zacząłem jednak dostrzegać, że Stary Testament, z jego manifestacyjnie fałszywą historią świata, nie jest bardziej wiarygodny niż święte księgi Hindusów lub wierzenia innych barbarzyńców. Tradycyjna doktryna chrześcijańska podawała, że był jeden akt stworzenia i jeden potop, że świat powstał w 6 dni i że wszystko w nim jest niezmienne. Inne poglądy były nie do przyjęcia. Raj utracony, poemat epicki Miltona, był ulubioną lekturą Darwina w czasie rejsu Beagle. Milton opisał w nim konflikt między ludzką wolną wolą a niepodważalnymi prawami Boga. Darwin i Fitzroy mieli otwarte umysły i chętnie się uczyli. Z czasem różnice poglądów miały ich podzielić,
ale na razie, mieszkając w jednej ciasnej kajucie, byli dobrymi przyjaciółmi. Obu młodych ludzi wiele łączyło. Obaj wielokrotnie dyskutowali o rzeczach, które Darwin odkrywał w trakcie swoich wypraw. Rozmawiali zwłaszcza o geologii, ponieważ Darwin miał książkę wielkiego brytyjskiego geologa Charlesa Lyella. Pierwsze wydanie. Było to trzytomowe dzieło. Pierwszy tom Darwin dostał od Fitzroya, zanim wypłynęli z Anglii. Książka Lyella budziła kontrowersje. Autor twierdził, że Ziemia jest niezmiernie stara. Darwin był pod wrażeniem, ale uważał, że Lyell pominął pewien istotny element. Uważał, że skorupa ziemska unosi się i opada, oscyluje, ale donikąd nie zmierza. Lyell twierdził, że nie istnieje żaden wektor, żaden konkretny kierunek w ziemskiej historii. Gdyby bowiem istniał, stanowilibyśmy jego element i tym samym bylibyśmy wynikiem jakiejś ewolucji. Lyell uważał, że geologiczna historia Ziemi nie jest ukierunkowana i wciąż się powtarza. Nazywał to uniformitarianizmem, inaczej aktualizmem geologicznym. Zmiany były nie tylko powolne, ale przede wszystkim przypadkowe. Darwin także sądził, że Ziemia zmienia się powoli, ale również wierzył, że gdzieś był początek i gdzieś będzie koniec, i że między tymi punktami dochodzi do rozwoju. Wierzył, że w tym okresie na Ziemi pojawiły się różne gatunki. Z czasem Fitzroy stawał się coraz bardziej ponury. Był dla mnie bardzo miły, ale jednocześnie trudno było się z nim zaprzyjaźnić. A przecież mieszkaliśmy w jednej kajucie. Mieliśmy nawet kilka sprzeczek. Kiedy tracił opanowanie, stawał się nieznośny. We wrześniu 1832 roku, po 9 miesiącach na morzu, Beagle dotarł do Argentyny. Zacumował przy Bahia Blanca. Na brzegu Darwin znalazł niski klif, wprost idealny do badań geologicznych. Dokonał tam niezwykłego odkrycia. Kilka dni później, w towarzystwie kapitana Fitzroya i kilku członków załogi, Darwin wrócił na brzeg i zrobił kolejny krok ku zakazanej krainie wiedzy. W czasach Darwina istniały rzeczy, które można było znać i badać, oraz takie, które uważano za wykraczające poza zdolności poznawcze ludzi. Na przykład Bóg, dusza, początki Ziemi i zamieszkujących ją istot. Jak to się wszystko skończy? Te zagadnienia uchodziły za boskie, niedostępne ludziom. Wiemy, że ludzie mają duszę, ponieważ tak twierdzi Biblia. Wiemy, jak powstało wszystko, ponieważ na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wiemy, że na końcu Bóg także zwycięży. Całe nasze życie, cała nasza wiedza zajmują miejsce między tymi dwoma biegunami. Kiedy ludzie zaczynają badać te bieguny, tworzą tak zwaną niebezpieczną naukę. Darwin znalazł właśnie taką niebezpieczną wiedzę. Skamieniałe szczątki wielkich, wymarłych zwierząt, w tym olbrzymią czaszkę. Takie odkrycia nie były niczym nowym. Dotąd jednak dawały zaledwie początek opowieściom o mitycznych stworzeniach, latających koniach, ludziach z głową byka lub smokach. Darwin zauważył coś jeszcze. Skamieliny znajdowały się w różnych warstwach skalnych. Sam klif wyglądał tak, jakby wyrósł z głębi ziemi. Darwin znalazł te żuchwy na Bahia Blanca w Argentynie. Co wtedy myślał? Mam tutaj wspaniały przykład żuchwy współczesnego leniwca. Jeśli je porównamy, od razu zrozumiecie, o czym mowa. Różnica rozmiarów jest gigantyczna.
Darwin musiał być wstrząśnięty. Wielkie stworzenia już nie istnieją, ale Darwin zauważył, że przyjmowały podobne formy anatomiczne jak zwierzęta na pobliskiej pampie. Później napisał, że skamieliny z Ameryki Południowej leżały u podstaw jego poglądów na temat ewolucji. Wydawało się, że stanowią dowód na to, iż określone formy biologiczne mogą istnieć przez dłuższy czas. Darwin zaczął zdawać sobie sprawę, że u różnych gatunków rozdzielonych położeniem geograficznym da się wykryć pewne podobieństwo. Postanowił to zbadać. To kość udowa i piszczelowa Macrauchenium. Z pewnością należały do ssaka. W procesie ewolucji pojawił się staw kolanowy. Możemy ustalić, jak poruszało się to zwierzę na podstawie stanu jego stawów. Kolana najczęściej pracują u zwierząt, które prostują kończyny. To cecha typowa dla ssaków. To zwierzę, choć niezwykłe, było więc ssakiem. Darwin miał tylko podstawową wiedzę anatomiczną, ale natychmiast rozpoznał znaczenie odkrycia. Zapakował kości do specjalnej skrzyni i wysłał je do Richarda Owena w Londynie. To oczywisty wybór. Richard Owen był słynnym brytyjskim anatomem. Tylko on mógł dokładnie zbadać ten materiał. To było coś bardzo cennego. Nie mogło więc trafić do byle kogo, lecz tylko do najlepszych. Owen studiował w Paryżu profesora Georgesa Cuviera. Cuvier próbował składać skamieliny i pierwszy zasugerował, że z powierzchni Ziemi mogły zniknąć całe gatunki. Teolodzy natychmiast uznali, że zwierzęta wyginęły, ponieważ były za duże i nie zmieściły się w Arce Noego. Czy Bóg stworzył zwierzęta, a następnie pozwolił im utonąć? A może było to dzieło natury? Szukaniem odpowiedzi zajmowała się stworzona przez Cuviera anatomia porównawcza. Darwin wykorzystywał anatomię porównawczą w pracach nad teorią doboru naturalnego. Podstawę badań stanowiła olbrzymia kolekcja zwierząt, roślin i ryb, zebrana w czasie rejsu Beagle. Anatomia porównawcza to nauka skupiająca się na porównywaniu form różnych organizmów. Wszystkie zebrane tu szkielety świadczą o tym, że poza wielką różnorodnością istnieje także pewien określony schemat obecny u wszystkich istot żywych. Przyjrzyjmy się płetwom piersiowym wieloryba. Budową kostną przypominają ludzkie ramię. Jeśli spojrzymy za łopatkę, zobaczymy takie same kości w tych samych miejscach, tak jak u ludzi. Porównywanie budowy anatomicznej szkieletów różnych zwierząt było nowatorskim sposobem określania ich pokrewieństwa. Podobne kości w podobnych miejscach. Cuvier był przekonany, że wszystkie organy i kończyny organizmu są połączone i współpracują. Czy rzeczywiście istniał jakiś schemat? Poza wielką różnorodnością mamy tu także do czynienia ze schematem, planem organizacyjnym. Zwierzęta są podobne nie tylko dlatego, że mają takie same organy. Na przykład ta kość jest taka sama u wieloryba i u mnie. Klasyfikacja oparta na obserwacjach natury stanie się fundamentalna także dla Darwina. W 1947
tym powszechnym planie organizacyjnym chrześcijanie widzieli dzieło Boga. Dla Darwina podobieństwa były dowodem wspólnego pochodzenia istot żywych oraz zachodzących później zmian. Te adaptacje bardzo go zaintrygowały. Jak różne zwierzęta dostosowują się do swojego środowiska? Jak działa ten mechanizm? Mijały dni, kolekcja Darwina rosła. Każde nowe znalezisko przynosiło kolejne pytania. Do jakiego gatunku należy? Czy to zupełnie nowy gatunek? Jak powstawały te gatunki? Kiedy Darwin zmagał się z zagadką różnorodności świata natury, Fitzroy zaczynał swój eksperyment nad naturą człowieka. Po 6 miesiącach żmudnych pomiarów w wybrzeże Ameryki Południowej, Beagle opuścił Bahia Blanca i wyruszył na południe. Celem był południowy skrawek kontynentu Ziemia Ognista. W tej jałowej, smaganej wiatrem krainie Fitzroy zamierzał utworzyć przyczółek cywilizacji. Dla niego cywilizacja i chrześcijaństwo stanowiły jedność. Chciał zostawić na Ziemi Ognistej swoich jagan i dzielnego misjonarza, by wznieśli tam misję. Fitzroy od dawna miał wyrzut sumienia, że zabrał jagan z ich ojczyzny. Teraz mógł odkupić winy. Jak zachowają się ucywilizowani jaganie? Czy współplemieńcy ich przyjmą? Dla misjonarza Richarda Matthewsa był to krok w nieznane. Tajemnicze jaganie budzili w Europejczykach irracjonalny strach. Trudno uwierzyć, jak wielka jest różnica między dzikusem a człowiekiem cywilizowanym. Smutno nam było zostawiać naszych jagan między ich barbarzyńskimi rodakami. Ulgę przynosił jedynie fakt, iż nie okazywali strachu. Obawiam się, że jakiekolwiek skutki przyniesie ich wycieczka do Anglii, nie dadzą im one korzyści. Darwin był wstrząśnięty pierwszym spotkaniem z prymitywnymi mieszkańcami Ziemi Ognistej. Nie mógł uwierzyć, jak ciężkie jest ich życie i jak zażarcie walczą między sobą. Wierzę, że w tej części Ameryki Południowej człowiek żyje na niższym stopniu rozwoju niż gdziekolwiek indziej. W swoim naturalnym środowisku jaganie przypominają raczej dzikie bestie, których należy się obawiać. Mimo budowy misji, z chatami, ogrodami, meblami i zastawą stołową, marynarze woleli zostać w strzeżonym obozie. Obawiali się ataku. Dołączył do nich także Darwin. Miałem wartę do 1:00 w nocy. Jest w tej scenerii coś uroczystego. I nagle przebiegło mi przez głowę, że tak żyli nasi dalecy przodkowie. Dziesięć dni po opuszczeniu misjonarza i cywilizowanych jagan, Fitzroy powrócił, by sprawdzić postępy swojego dziwnego eksperymentu. Kiedy wrócili na Ziemię Ognistą, nic nie było tak, jak się spodziewali. Przede wszystkim ucywilizowani jaganie nie znaleźli wspólnego języka z pobratymcami. Misja została zniszczona. Misjonarz błagał we łzach, by zabrano go na pokład. Nie chciał tam zostać ani chwili dłużej.
Był przerażony. Próba zasiania ziaren chrześcijańskiej cywilizacji zakończyła się fiaskiem. Fitzroy był wielce rozczarowany i zasmucony. Wątpliwości miał już wcześniej, ale teraz urzeczywistniły się jego najgorsze obawy. Kiedy zobaczył klęskę swoich planów, nie potrafił jej zaakceptować. Popadł w depresję. Darwin też był przygnębiony, podobnie jak wszyscy. Mieli tak wielkie nadzieje. Darwin od początku nie wierzył w sukces eksperymentu Fitzroya. W swej arogancji człowiek uważa się za cudowne stworzenie, godne zainteresowania Boga. Moim zdaniem byłoby to właściwsze, mniej butne i bliższe prawdy, gdybyśmy uznali się za dalekich potomków zwierząt. Jaganie pokazali Darwinowi, jak kruche są pozory cywilizacji oraz to, że człowiek w swym naturalnym stanie dalece różni się od biblijnego boskiego dzieła stworzonego w rajskim ogrodzie. Teorię pochodzenia człowieka Darwin oparł na faktach, nie na dogmatach. To doprowadziło do powstania niebezpiecznej idei, że wszystkie żywe istoty pochodzą od wspólnego przodka. Nie wystarczy powiedzieć, że człowiek jest tylko jedną z dziesiątków lub nawet setek milionów gałęzi drzewa ewolucji, albo najświeższym pączkiem na jednej z nich. To samo dotyczy stwierdzenia, że człowiek to ostatni szczebel drabiny Jakubowej, tuż przed wrotami niebieskimi. Niektórzy ze współczesnych Darwinowi spaczyli jego teorię, głosząc, że człowiek pochodzi od małpy. Darwin nigdy tego nie powiedział. Stwierdził jedynie, że człowiek jest jednym z wielu gatunków naczelnych. Na Wydziale Antropologii Ewolucyjnej Instytutu imienia Maxa Plancka w Lipsku przez kilka lat prowadzono badania DNA, by określić związki między małpami i ludźmi. O ile dobrze rozumiem, Darwin twierdził, że wszystkie żyjące obecnie stworzenia miały wspólnego przodka. Od ogłoszenia tej teorii naukowcy próbują to potwierdzić. Jak wyglądają gałęzie drzewa ewolucji, na której znajduje się człowiek? I jaki odsetek tych gałęzi dotyczy innych form życia na naszej planecie? Poszukiwania odpowiedzi wciąż trwają, wciąż się uczymy. Natura jest niezwykle różnorodna. Wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. W naszym własnym rzędzie naczelnych badania DNA potwierdziły istnienie wyraźnych związków. Człowiek i małpa są dalekimi kuzynami. Nie pochodzą od siebie, mają raczej wspólnego przodka. Gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie jakieś 7 milionów lat temu, dotarlibyśmy do momentu, w którym obie gałęzie się rozdzieliły. Z jednej wyrosły małpy, z drugiej przedstawiciele gatunku Homo, czyli my. Nie ma już cudu stworzenia, lecz jedynie miliony różnych form życia, które wspólnie zamieszkują świat. Drzewo życia jest gęstsze niż krzak lub koralowiec. Na jego zewnętrznej powierzchni znajdują się gatunki, które żyją obecnie. Od czasów Darwina wielkie zainteresowanie wywoływała kwestia ludzkich ras. Stawiano pytania, czy ludzi można podzielić na rasy, jak są spokrewnieni, jak się pojawili i tym podobne. Współczesne badania genetyczne potwierdzają teorię Darwina. Ludzie różnią się pod wieloma względami, przede wszystkim fizycznie, ale w rzeczywistości nie ma to żadnego znaczenia. DNA szympansa i człowieka jest identyczne w 99%. DNA dwojga ludzi jest identyczne w 99,9%.
Poszczególnych przedstawicieli naszego gatunku różni więc jedynie maleńki fragment DNA. W roku 1833 na pokładzie Beagle u wybrzeża Ameryki Południowej Karol Darwin dopiero zaczynał się zastanawiać, jaki związek ma wiek Ziemi i pochodzenie naszych przodków z powstaniem istot żywych. Olbrzymia kolekcja okazów, istny przekrój naturalnego świata, pozwoliła mu z czasem stworzyć teorię ewolucji jako wiecznego i wciąż trwającego procesu. Można by powiedzieć, że dobór naturalny każdego dnia, w każdej godzinie przypatruje się każdej odmianie życia, odrzucając to, co złe i dbając o to, co dobre. To cichy i obojętny na wszystko proces. Załoga Beagle kontynuowała misję badania wybrzeża Ameryki Południowej. Kiedy Darwin ponownie wyruszył w głąb lądu, Beagle wpłynął na ponure wody. Kapitan Fitzroy całymi dniami nie pokazywał się na pokładzie. Utknęli w pasie cisz równikowych, gorącym i bezwietrznym obszarze, który potrafił miesiącami więzić statki. To właśnie tam poprzednik Fitzroya popełnił samobójstwo. Fitzroyowi bardzo zależało na sukcesie ekspedycji. Eksperyment z jaganami zakończył się jednak fiaskiem. Darwin był na lądzie. Napięcie i zmęczenie zaczęły brać górę. Kiedy z Londynu nadeszły złe wieści, Fitzroy wpadł w depresję. Fitzroy wyłożył wielkie sumy pieniędzy, by kupić drugi statek i na jego pokładzie dokończyć wcześniejszą misję. Admiralicja odmówiła finansowania tej wyprawy, więc kupił statek za własne pieniądze. Potwornie się zadłużył. Z czasem to wszystko zaczęło go przerastać. Wydaje się, że Fitzroy wpadł w depresję, albo w stan, który obecnie nazywamy depresją. Zamknął się w swojej kajucie i oświadczył, że składa dowództwo. W tym czasie Darwina nie było na pokładzie. Prowadził badania na lądzie, przemierzał Andy. Wysoko w Andach Darwin znalazł skamieniałe muszle. Jak dotarły na taką wysokość? Darwin nie wierzył, że umieścił je tam Bóg, by wprawić naukowców w zakłopotanie. Dla niego był to niepodważalny dowód, że dawno temu Andy znajdowały się na dnie morza i że potem jakaś siła wypchnęła je ku górze. Był pewien, że powierzchnia Ziemi wciąż się porusza. Jedne jej części unoszą się, inne opadają. Zastanawiał się, skąd wziął się kształt Ameryki Południowej. Zainteresował się całym kontynentem. Chciał wyjaśnić, dlaczego wygląda tak, jak wygląda. Zdaniem teologów Ziemia powstała w 4004 roku przed naszą erą, czyli miała niecałe 6000 lat. Darwin był pewien, że musi być o wiele starsza. By powstała tak wielka różnorodność życia, adaptacje musiały zająć miliony lat. Kiedy Darwin wrócił na statek, kapitan Fitzroy wciąż nie pokazywał się na pokładzie. Zagrożona była przyszłość całej wyprawy. Na lądzie Darwinowi wpadła w ręce brytyjska gazeta. Przeczytał w niej, że admiralicja awansowała Fitzroya.
Darwin wrócił na statek i zastał Fitzroya w głębokiej depresji, zamkniętego w kajucie. Oznajmił mu więc, że został awansowany. Zrobił to z wielką radością. To Darwin przekazał Fitzroyowi tę informację. Ku uldze Darwina i całej załogi kapitan ponownie przejął dowództwo. Pierwszy oficer, który zachował zaadresowaną do admiralicji rezygnację Fitzroya, mógł mu ją teraz zwrócić. Beagle opłynął przylądek Horn i nadal badał brzegi Ameryki Południowej, walcząc ze sztormami i chorobami na pokładzie. Kapitan Fitzroy omal nie zrezygnował, ale wyprawa trwała. Przed nimi leżał Pacyfik, słynne wyspy Galapagos, Australia, wyspy Kokosowe, burze i dobra pogoda, odkrycia i trudy. Beagle wrócił do Brytanii dopiero 2 lata później. Młody filozof naturalistyczny na jego pokładzie był już wtedy zupełnie innym człowiekiem, który miał odmienić cały świat. Realizacja. Wersja polska na zlecenie Planet Studio Publishing. Tekst Marcin Skrobosz. Cytat z Pisma Świętego za Biblią Tysiąclecia, Warszawa, rok 1980. Czytali Robert Samot i Marek Lelek.